Jeżeli macie ochotę na szybki, prosty przepis na obiad z Drobiu, to to jest właśnie pomysł na takie danie. Specjalnie dla Was. Zrobimy kurczaka, którego udusimy i podamy z bardzo smaczną sałatką z grillowanych warzyw. Zacznijmy od kurczaka, bo on musi się rzeczywiście chwilę poddusić i najdłużej robi się ze wszystkich elementów. Uda z kurczaka wyluzowałem już z kości. Rozkładam je wszystkie na desce i doprawiamy. Doprawiamy w dosyć specyficzny, myślę, sposób. Mianowicie ostra papryka w proszku, żeby kurczak był pikantny i troszkę mielonego imbiru, żeby ładnie pachniał cytrusowo nieco. Zawsze doprawiajcie kurczaka od strony mięsa, nie od strony skóry. Ostra papryka. Przypieczona później na patelni ostra papryka smakuje naprawdę dobrze. Wcieramy przyprawy. Sól i pieprz oczywiście też. Tak przygotowanego kurczaka teraz dobrze by było odstawić na około 20 minut, żeby imbir, papryka przeszły dokładnie przez mięso, więc składamy go razem z mięsem, hyc, i wstawiamy do lodówki. Po około 20 minutach kurczak na pewno ładnie się przegryzł. Pachnie doskonale, więc teraz możemy go już przesmażyć. Odrobina oleju na patelnię. I dobrze smażymy, wysmażamy kurczaka, zaczynając od strony skóry. Maksymalnie ją wytapiamy, koloryzujemy, bo jak często powtarzam, czym więcej koloru, tym więcej aromatu. Więc skórą na patelnię i smażymy. W międzyczasie przygotuję składniki sałatki. Cebula dymka. Pokroimy ją w grubą kostkę. Dwie sztuki. Samą cebulę kroimy w grubą kostkę. Pokrojona cebula, odkładam ją na bok. Teraz mogę się zająć warzywami jak papryka i cukinia. Cukinię pokroiłem na cztery, wyciąłem gniazda nasienne, które bardzo mocno chłoną oliwę, tego nie chciał. To samo zrobiłem z papryką, pokroiłem na cztery i wyciąłem również nasiona. Te warzywa teraz chciałbym zamarynować i dopiero później ugrillować. To jest dobry sposób na to, żeby one doskonale również smakowały po upieczeniu. Do warzyw dodam dwa ząbki czosnku, które kroję w plastry. Dodam trochę oliwy, suszone oregano, sól i pieprz i dosłownie kilka listków porwanych albo pokrojonych, a nawet łodyg świeżej bazylii, tak żeby warzywa jeszcze lepiej pachniały. Oczywiście dobór ziół zależy tylko od Was, możecie dodać jakie tylko macie pod ręką. Lubię jednak, kiedy sałatka jest naprawdę przesycona aromatem ziół, dlatego też czym więcej, moim zdaniem, tym lepiej. Tak przygotowane warzywa teraz już tylko należy dobrze wymieszać i zrobić dokładnie to samo, co zrobiliśmy z mięsem, czyli odkładamy do lodówki na około 15-20 minut, żeby ładnie przeszły aromatem ziół i przypraw. Przewracamy kurczaka na drugą stronę. Teraz już mięso znacznie krócej, od strony ziół, od strony przypraw, papryki i imbiru smażymy tylko delikatnie, tak żeby ściąć mięso. Nie możemy tego przypiec zbyt mocno, przyprawy zrobią się gorzkie. Tutaj w garnku mam nastawione również ziemniaki, zobaczcie, w minimalnej ilości wody. Po to tylko, żeby je uparować. Nie ugotować, ale uparować. Oczywiście mają być miękkie, ale mają być również pachnące. Kurczak gotowy, zdejmujemy z patelni. Teraz już gotowego kurczaka chciałbym poddusić, nie piec, ale poddusić, żeby te aromaty papryki i imbiru ładnie się wymieszały. To też przełożę go do żaroodpornego naczynia. Nagrzewam delikatnie naczynie, przekładamy już teraz kurczaka. Dodam tutaj sporą ilość świeżej bazylii razem z łodygami. To w tych łodygach, moi drodzy, ukryte jest naprawdę mnóstwo aromatu. Sporą ilość masła. Te same przyprawy, które poszły do warzyw, czyli troszeczkę oregano jeszcze. Kiedy naczynie jest mocno nagrzane, masło zaczyna się rozpuszczać. Zalewamy to wszystko białym, wytrawnym winem. Na początku chciałbym to wszystko zagotować, tak żeby mocno nagrzać naczynie. Tak, żeby kurczak się nie przypalił, ale żeby powolutku dusił w aromatycznej bazie z wina i masła. Troszkę soli i pieprzu. Może jeszcze imbirku. Już teraz prezentuje się dobrze. A po około 40 minutach duszenia będzie i prezentował się, i smakował dużo, dużo lepiej. Kurczak się dusi, warzywa się zamarynowały, więc możemy przystąpić już do robienia sałatki. Sekretem tej sałatki jest to, że ona zawsze jest dobra, ale zaraz po przygotowaniu. Zamarynowane warzywa układam na grillowej patelni i ładnie
je zapiekam. Zgrillowane warzywa powinny być cały czas jednak chrupiące, dlatego też wycięte gniazda nasienne chociażby z cukinii powodują, że ona pomimo tego, że jest pięknie przypieczona, dobrze będzie smakować, zachowała tę swoją chrupkość, dzięki czemu sałatka, mam wrażenie, będzie dużo lepsza. Jak widzicie, to wszystko, co miałem w misce do marynowania warzyw, zostawiłem. Zostawiłem oliwę, plastry czosnku i kilka listków bazylii. Przyda mi się teraz to do doprawienia sałatki. Teraz już przygotowane warzywa, chrupiącą, ale przypieczoną paprykę, pokroję na mniejsze kawałki, jak również samą cukinię. Myślę, żeby pokroić to nieregularnie. O właśnie. Teraz już wszystkie pokrojone warzywa razem z cebulą przekładam do miski, w której były marynowane. Doprawiamy sałatkę odrobiną pieprzu, soli i teraz już dokładnie mieszamy. Myślę, że świeża bazylia tutaj doskonale się jeszcze sprawdzi, więc kilka listków świeżej bazylii też dodamy. Pokrojonej bardzo grubo. O tak. Sałatka gotowa, odkładam ją na bok. A my teraz przygotujemy jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym dodać do ziemniaków. Ziemniaki parowane. I powrócę do tego, co pamiętam jeszcze z dzieciństwa. Takie uparowane ziemniaczki najlepiej smakują z kawałkiem masła. To masło, które mi tutaj zostało, wymieszam po prostu z natką pietruszki i odrobiną soli. Dodaję dużo pietruszki, pachnącej, świeżej pietruszki. I to wszystko ugniatam tak, by masło przybrało kolor zielony, żeby troszkę wycisnąć soku z pietruszki, żeby po prostu pachniało. Sól, która pomoże mi to łatwiej rozetrzeć. Dobra. Kurczak jest gotowy, więc możemy wszystko wykładać. Postanowiłem jednak jeszcze wykorzystać to, co w tym kurczaku jest, czyli sos. Samo wykończenie sosu to dosłownie chwila, dlatego też na talerz na samym początku wykładam sałatkę z warzyw. Teraz na talerzu wyląduje kurczak. Sam sos teraz przelewam do pojemnika, w którym będę go miksował. Zobaczcie, ile zostało z tej ilości wina. Dodam tutaj trochę świeżej bazylii, która będzie bardzo ładnie pachnieć. I odrobinę soku z cytryny. No i teraz to wszystko miksujemy. Powinna z tego powstać kremowa, jednolita masa. Polewamy przygotowanym sosem kurczaka. No i na samym końcu wyłożę kilka uparowanych ziemniaków. Przytnę je na pół i pootwieramy. No i teraz troszeczkę masła do każdego ziemniaka. Świeże masło wchodzące w uparowane w łupinach ziemniaki. To jest to, co ja pamiętam z dzieciństwa i tego nie chcę łamać. Zostało może jeszcze kilka listków bazylii, więc połóżmy na samym końcu. Cyk, cyk. Ser mozzarella, którego nawet nie będę kroił, ale po prostu poodwijam i poukładam na daniu. Proste, łatwe tak naprawdę w przygotowaniu, ale moim zdaniem bardzo smaczne danie jest gotowe. Oto mój pomysł na szybki obiad z wykorzystaniem kurczaka. A myślę, że takiego jeszcze nie jedliście. Koniecznie spróbujcie.